Za nami kolejna edycja stypendiów dla studentów, doktorantów, a także nagród za prace naukowe. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Wybór nie był łatwy, to oznacza, że naprawdę wielu wspaniałych młodych ludzi rozwija swoje pasje, swoje kompetencje, umiejętności na naszych szczecińskich uczelniach. To element akademickiego Szczecina, który cały czas się rozwija. Zobaczcie, co ci wspaniali naukowcy mówią sami o sobie. Nazywam się Andrzej Szachowców. Na uczelni głównie zajmuję się sztuczną inteligencją, a dokładnie uczeniem maszynowym i inteligentnym wspomaganiem podejmowania decyzji. Przyjechałem ze wschodniej Ukrainy, żeby podjąć studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Chciałem tutaj znaleźć swoją ścieżkę życiową do rozwoju i ewentualnie kariery. I właśnie podjęcie tych studiów sprawiło, że jest to możliwe. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest uczelnią, z której pochodzi bardzo dużo projektów naukowych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Jestem współautorem blisko 30 artykułów naukowych. Po ukończeniu studiów chciałbym zostać adiunktem na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie. Przyznane mi stypendium naukowe upewniło mnie, że wybrałem właściwy kierunek rozwoju. Myślę, że to stypendium jest potwierdzeniem tego, że wiedza i umiejętności techniczne są bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym pracuje dużo naukowców, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą, co jest niezwykle ważne przy budowaniu kariery naukowej. Myślę, że należy wierzyć w realizację nawet najbardziej śmiałych zamiarów i je spełniać. Szczecin. Floating Garden.